Ta propozycja zawiera dwa elementy. Pierwszy element to jest kwestia zwrotu spreadów oraz odsetek z tego tytułu. Druga to jest podwyższanie, prawdopodobne podwyższanie wymogów kapitałowych na portfelu kredytów frankowych i w związku z tym propozycja czy wymuszenie na sektorze bankowym, aby bardziej aktywnie starał się namawiać klientów do konwersji. Ten drugi element, ja nie widziałem do tej pory żadnej analizy czy wyceny, jak on może skutkować na wyniki banków. Natomiast może być dla wielu banków, może być bardzo istotny i bardzo dotkliwy, jeśli chodzi o uderzenie w część kapitałową. Natomiast ta pierwsza część propozycji, czyli tak zwany zwrot spreadu, no to jest rząd wielkości, tak faktycznie się szacuje, 4 miliardy. My do końca jeszcze nie zakończyliśmy naszych analiz. Nie jest to oczywiście kwota jakoś nadzwyczajnie wielka, no bo tak jak wszyscy Państwo wiecie, portfel kredytów frankowych w ING Banku Śląskim no jest mały, jest stosunkowo nieduży. Jest to jeden z najmniejszych portfeli w ogóle, jakim w jakimkolwiek polskim banku funkcjonuje. W związku z tym no nas bezpośrednio ta część nie dotyka aż tak mocno.